chwilą zakończyła się odprawa w Komendzie Stołecznej Policji w sprawie przygotowań sił porządkowych, przede wszystkim policji, polskiej policji, do zapewnienia bezpieczeństwa w dniu 11 listopada. Chodzi o bezpieczeństwo tych, którzy będą manifestować w Warszawie, chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy, chodzi o przygotowania. Ja chciałem podkreślić, że raporty, które usłyszałem, meldunki, które złożyli dowódcy, świadczą o tym, że warszawska policja jest przygotowana do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo w dniu Święta Narodowego. Dzień 11 listopada to niezwykły dzień. To dzień, w którym upamiętniamy twórców polskiej niepodległości. To dzień, w którym świętujemy niepodległość naszego kraju odzyskaną po 123 latach niewoli. To dzień, który jest dniem radosnym. To dzień, w którym cieszymy się z tego, że Polska jest niepodległym krajem. Ale wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że tego dnia przez lata dochodziło w Warszawie do zajść, które nie powinny mieć miejsca. Dziś też atmosfera nie jest najlepsza. Chociażby we wczorajszym wydaniu Gazety Wyborczej grupa ludzi, która zarejestrowała na trasie Marszu Niepodległości swoje manifestacje, przyznaje, że zrobiono to, żeby sprowokować. Ja chciałbym podkreślić, że bardzo cieszę się z tego, że tak wiele manifestacji odbędzie się w Warszawie 11 listopada. Dla mnie jest to dowód tego, że demokracja w Polsce kwitnie. Dla mnie jest to dowód tego, że ci, którzy mówią o ograniczeniach demokracji, po prostu nie mają racji. Ale jednocześnie chciałbym też podkreślić, że demonstracje muszą odbywać się godnie, muszą odbywać się w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem. I chciałem podkreślić, że wszyscy ci, którzy łamią prawo obowiązujące w naszym kraju, wobec nich zostaną wyciągnięte konsekwencje. To świadczy o tym, że Polska jest krajem praworządnym. Ci, którzy nie szanują prawa obowiązującego w naszym kraju, muszą się liczyć z wyciągniętymi konsekwencjami. Chciałbym też zapewnić, że w odróżnieniu na przykład od roku 2011 komendant główny polskiej policji będzie w Warszawie. Ja również będę w Warszawie, będę w sztabie powołanym, który będzie czuwał nad zapewnieniem bezpieczeństwa manifestujących i mieszkańców Warszawy, chociaż 11 listopada w Rumunii jest mecz międzypaństwowy między Rumunią a Polską, to pan komendant główny policji będzie w Warszawie. W 2011, przypomnę, komendant główny polskiej policji był w Poznaniu na meczu, wtedy kiedy doszło do tych zajść słynnych. Zapisały się one w historii Warszawy. A więc jesteśmy przygotowani, polska policja jest przygotowana do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Polska policja jest profesjonalna, polska policja jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo zarówno manifestującym, jak i mieszkańcom Warszawy. Dziękuję.